wspólnota drogi. To znaczy, myśmy mieli, jak tylko były możliwe, wieczorem wychodziliśmy, ja z psem, a on z laseczką, wychodziliśmy tu kancelską i robiliśmy taki, jak po francusku się mówi, tour d'horizon, taką wędrówkę przed snem. No i to było właśnie takie seminarium naukowe. Tak swojego przyjaciela wspomina profesor Gerard Labuda. Profesor Ludwik Zabrocki należy do grona najwybitniejszych polskich językoznawców. Jego prace naukowe zyskały mu rozgłos sięgający daleko poza granice kraju. Był wybitną osobowością Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza. Zapoczątkował w ubiegłym wieku nowe dziedziny nauki w Polsce, m.in. germanistykę, indoeuropeistykę, językoznawstwo ogólne i porównawcze, niderlandystykę, skandynawistykę i językoznawstwo stosowane. Profesor był uczonym o światowej renomie. Jego dokonania naukowe są odnotowane w wielu encyklopediach, słownikach i proszę zauważyć, 30 lat po jego śmierci ciągle mówimy i nawiązujemy do jego dokonań, do tego dzieła, które on zapoczątkował i które jest kontynuowane przez wielu jego uczniów, także o światowej renomie. Wymienić mogę chociażby pana profesora Schulza, który zakładał, czy reaktywował Instytut Filologii Germańskiej na UJ-cie. Wymienić mogę profesora Grucze, jego ucznia wybitnego, który zakładał Instytut Lingwistyki Stosowanej na Uniwersytecie Warszawskim. Tam zresztą ten Uniwersytet Warszawski wsparł znacznie silniej ten kierunek niż Uniwersytet Poznański. A tu profesor Zabrocki zaczynał stworzeniem Zakładu Językoznawstwa stosowanego w 1965 roku. Kiedy profesor Zabrocki chciał, żeby w Poznaniu powstała anglistyka, to były tylko anglistyki w Warszawie, na Kulu, w Uniwersytecie Łódzkim i Jagiellońskim. No i teraz trzeba otworzyć po tych 10 latach poznańską anglistykę, która była zawieszona. Profesor Zabrocki podjął walkę o unowocześnienie językoznawstwa polskiego w ogóle i neofilologii. Większość językoznawców polskich jakoś tkwiła w szkole młodogramatycznej tak zwanej. Profesor Zabrocki miał ambicje, żeby rozpowszechnić ideę strukturalizmu w różnych jego postaciach właśnie. To, co się rozwijało w Europie Zachodniej, w Stanach Zjednoczonych. Wszyscy się wzorujemy na nim, no przecież on był tytanem pracy. I pokazał, jak to się robi, że zawsze trzeba rozwijać, iść nadal, naprzód, nowe teorie tworzyć, żeby lepiej wyjaśnić dotychczasowe zjawiska językowe. On był kierownikiem Zakładu i Katedry Języków Germańskich. Był właśnie przez germanistów ceniony, bo miał ogromny dorobek doktorantów i habilitantów. Była taka, jakbyśmy powiedzieli, germanistyczna i naukowa szkoła profesora Zabrockiego. Profesor Zabrocki jest uznany za twórcę kodematyki i pioniera w zakresie socjolingwistyki, w ramach której wypracował teorię wspólnot komunikatywnych i językowych. Zajmował się również cybernetyką językoznawczą, teorią nazw własnych, językoznawstwem konfrontatywnym i dydaktyką języków obcych. Położył podwaliny pod współczesną neofilologię. Wyrazem naszego uznania dla profesora było nadanie jego imienia jednej z naszych sal wykładowych. To, na co profesor zwracał wielką uwagę, na języki specjalistyczne, języki fachowe. Że nie jest ważny tylko język ogólny, tylko język także fachowy, na przykład język ekonomii, język prawa. I tego my, naszych studentów, także tutaj uczymy. Mamy właśnie Wirtschaftsdeutsch i język prawa niemieckiego, żeby ci studenci mieli, i potem nasi absolwenci, mieli szansę i możliwość uzyskania zawodów. Ogromna wiedza profesora Zabrockiego owocowała w publikacjach. Jednak największym wydarzeniem naukowym odnotowanym również przez specjalistów innych dziedzin była książka o wspólnotach komunikatywnych, napisana pod koniec życia. To jest określenie, które on wprowadził do nauki, mianowicie wykazał, że sąsiedztwo jest właśnie tym elementem, który powoduje, że ludzie między sobą się porozumiewają. Sławę przyniosła mu również inna publikacja – Usilnienie i Lenicja w językach indoeuropejskich i w ugrofińskim. To jest praca klasyczna, która jest w kanonie światowym, jedna i druga zresztą. Ta druga jest prekursorem, z tego wielu ludzi sobie nie zdaje, socjolingwistyki historycznej.
Już jego praca magisterska pod tytułem Gwara Borów Tucholskich, szkic historyczno-genetyczny, została wydana drukiem w 1934 roku. Świadczy ona jednoznacznie o jego zakorzenieniu w tradycji i bogactwie językowym rodzinnego zakątka. Ludwik Zabrocki urodził się 24 listopada 1907 roku w Czersku na Pomorzu. Dziś jedną z ulic tego miasta nazwano jego imieniem. Świadectwo dojrzałości uzyskał młody Zabrocki w 1927 roku w Chojnicach. Tutaj właśnie pobierał naukę gimnazjalną w latach 20. profesor Ludwik Zabrocki. Przed nami gmach obecnego Liceum Ogólnokształcącego imienia Filomatów Chojnickich. W okresie międzywojennym szkoła nosiła nazwę Państwowe Gimnazjum Klasyczne Męskie. I jak wiemy z zachowanych dokumentów, tutaj w latach 20. do roku 27. uczęszczał przyszły wybitny profesor. To 13. najstarsza szkoła średnia w Polsce, założona w 1622 roku przez jezuitów, a budynek pochodzi z 1754 roku. Widzę go, jak on zdawał maturę, też jak przyjechał, pociągu musiał dojeżdżać do Czerska, nie? To on szedł, elegancko ubrany, czapkę mieli w ten czas, czapki takie maturalne. Już na studiach wyróżniał się jako społecznik i dobry organizator. Był prezesem koła misyjnego przy Uniwersytecie Poznańskim. I zawsze nazywaliśmy go prezes, bo to tak do niego pasowało. Był człowiekiem, który jeżeli był jakiś problem, to zawsze starał się go rozwiązać. Ludwik Zabrocki i pani Wanda Błońska byli właśnie tymi, którzy ten analiz misjologiczny stworzyli i tutaj kierowali, ale potem to przejęli księża oczywiście. W 1930 roku Ludwik Zabrocki rozpoczął pracę przy Katedrze Indoeuropeistyki. 6 lat później przeniósł się do Gdyni, gdzie pracował w Państwowej Szkole Morskiej jako wykładowca języka polskiego oraz historii żeglugi. We wrześniu 1939 roku pełnił tam funkcję komisarza ewakuacyjnego. Przez cały czas II wojny światowej ukrywał się na terenie Borów Tucholskich, ścigany przez okupanta za przedwojenną działalność antyhitlerowską. On miał taki bunker, schowek. Chodziło się od żłobu krów, jak krowy jadły. Pod tym było wejście i było na zewnątrz. Tak stała obora, później tu była przerwa i była studoła. Oni pukali Niemcy. Nie chciało mi się prawdopodobnie tej słomy odgarynać, bo to jest pogłos, jak jest wykopane. No i tak się uchował. Niemcy popełnili jeden błąd. Oni mnie pytali po niemiecku, a ja po niemiecku nie umiałem. I oni mnie chyba wzięli za niemowę. I dali mi spokój. Jedno szczęście, że mi dali, bo prawdopodobnie byłbym powiedział. Zaraz po ustaniu działań wojennych Ludwik Zabrocki zgłosił się do pracy w Uniwersytecie Poznańskim. W 1951 roku założył archiwum fonograficzne, którego pracownicy podczas badań terenowych nagrywali m.in. teksty Słowińców. Jeszcze były resztki gwar na Pomorzu Zachodnim, na Pomorzu. I to wszystko było nagrywane i stworzyło kierunek naukowy, językoznawstwie w ogóle, utrwalenie właśnie fonograficzne, korzystając z nowoczesnej techniki, utrwalenie tych języków, które z pokolenia na pokolenie wygasały. W 1945 roku Zabrocki doktoryzował się. 10 lat później został profesorem nadzwyczajnym, a w 1962 roku profesorem zwyczajnym. Wypromował wielu uczniów. 30 doprowadził do stopnia naukowego doktora, a 18 osób habilitowało się u niego. Kilku z nich osiągnęło, jak on, międzynarodową renomę. Jedno z jego największych dokonań to było to, że on zebrał grupę młodych ludzi, opiekował się nimi i wyhodował. Pamiętam właśnie taką wyprawę do Słowińców. Gdzieś się musieliśmy przesiadać w Słupsku. Zimno było, wtedy to gdzieś był pewnie listopad, grudzień. W takim lekkim płaszczyku byłem, takim raczej jesiennym, tak to wziął do ręki i mówię: panie, pan tu zmarznie, musimy panu kupić płaszcz.
bo pewnie pan nie ma za co. Profesor Zabrocki bardzo popierał awanse ludzi młodych, chętnie służył zawsze. Nawet kiedy to było na krawędzi jego kompetencji, to przyjął recenzję, żeby nie blokować awansu ludzi młodych. Profesor Zabrocki był zawsze wymagający, ale nie w tym sensie, że groził jakimiś dwójkami, sankcjami, tylko w inny sposób, że no człowiek, nie wyobrażam sobie przyjść nieprzygotowanym na jego zajęcia. Oto byłby wstyd. Bardzo charyzmatyczna osobowość, naturalna skromność, oddanie także dziełu, które tworzy wspólnie, oddanie instytucji, promowanie swoich uczniów. Ja byłem jego ostatnim habilitowanym docentem w 75 roku, profesor zmarł w 77. Tego się nie zapomina. Profesor był członkiem Polskiej Akademii Nauk, Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego, Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk oraz Europejskiego Stowarzyszenia Lingwistycznego. Wspominam go jako człowieka ogromnej wiedzy, obdarzonego niesamowitą charyzmą. I co muszę jeszcze powiedzieć, że mimo tej ogromnej wiedzy, mimo uznania za granicą, mimo nagród, orderów, które uzyskiwał właśnie również za granicą i w kraju, udało mu się pozostać zwykłym człowiekiem, a to jest bardzo trudne. Po II wojnie światowej odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Za zasługi dla spraw morskich złotą odznaką zasłużonego pracownika morza. W roku 66 bodajże otrzymał złoty medal Instytutu Goethego w Monachium. Rok później otrzymał nagrodę miasta Mannheim i burmistrza Mannheimu, nagrodę Dudena, która jest przyznawana tylko najwybitniejszym osobowościom językoznawstwom zasłużonym dla językoznawstwa niemieckiego. Profesor Zabrocki był nie tylko gigantem nauki, ale i zwykłym mężem i ojcem. Jego żoną była Małopolanka z Nowego Sącza, Anna z domu Smolik. Pani Zabrocka była niesamowitą, gościnną osobą najwyższej klasy. To porozumiewała się z moją żoną, dzieci nasze spotykały się. Ojciec, jak był w dobrym humorze, znał mnóstwo piosenek, i to niemieckich, które uwielbiał śpiewać. Zresztą myślę, że to z domu rodzinnego wyniósł tak zwane Wanderlieder, piosenki wędrowców. To znał ich mnóstwo. Są nie najlepszym głosem, ale bardzo uwielbiał śpiewać przy każdej okazji. Ojciec potrafił w sposób znakomity opowiadać bajki, które zresztą sam wymyślał. Był to taki cały świat zwierzęcy z Borów Tucholskich i no, wspominam to do dzisiaj jako no, coś zupełnie fantastycznego. W oczach swoich synów pozostał chłopakiem z Pomorza. Zawsze lubił tam jeździć. Ojciec był człowiekiem bardzo dobrodusznym, ciepłym, dużym poczuciem humoru. Lubił towarzystwo, lubił ludzi, lubił podróże. Miał dosyć proste gusty. Lubił dobre jedzenie, lubił spacery, morze. Profesor Ludwik Zabrocki zmarł w Poznaniu 8 października 1977 roku. Traktował Poznań w sposób taki bardzo szczególny. Była to dla niego taka mała ojczyzna. Po Czersku, stronach rodzinnych, po Borach Tucholskich najważniejsza. Prawie że co wieczór profesor Labuda zaglądał do nas i ojciec zrywał się z tego właśnie fotela, na którym teraz siedzę i z wielką radością szedł z profesorem Labudą na spacer, gdzie oczywiście rozmawiali o nauce. Jak się idzie wspólną drogą, to się otwiera dusza i o wiele bardziej człowiek uzewnętrznia się. Wspominam go rzeczywiście jako wzór przyjaciela. Nigdy nie zawiódł mnie w żadnym szczególe i ja mam wrażenie, że również ja nigdy go nie zawiodłem w naszej współpracy sąsiedzkiej, naukowej, no i powiedziałbym też społeczno-politycznej.